Cześć, z tej strony Wiktoria. Oczywiście Twoja ulubiona pani z mięsnego. Witam Cię w mojej kuchni, w której po raz kolejny będziemy gotować mięcho. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy robić według mnie najlepszą część wołowiny i będą to policzki wołowe, które sobie podamy z jakimiś kluskami. A Wy, moi drodzy, nie zapominajcie o trzech rzeczach, czyli zostawienie łapki w górę, jeżeli filmik Wam się spodoba, napisanie mi w komentarzu, czy moja inspiracja na dzisiejszy obiad była dla Was przydatna i o subskrypcji. Zapraszam! Moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze gotowanie, to będą nam tu potrzebne dwa główne składniki, na których absolutnie nie oszczędzamy, bo to one robią całą robotę. Pierwszy z nich to policzek wołowy. Jeżeli, moi drodzy, myślicie, że ta nazwa nie jest dosłowna, to zdziwię Was, jest dosłowna. Jest to po prostu policzek wołowy. Mięso to tak naprawdę jest bardzo cenione w świecie kulinarnym przez wszystkich szefów kuchni ze względu na jego niesamowitą strukturę, te przerosty, które po zagotowaniu zamieniają się w żelatynę i dzięki temu mięso jest bardzo, bardzo miękkie. Drugi składnik jest to oczywiście winko. Wy wiecie, że ja uwielbiam gotować z winem. Pół wlewamy do gara, pół do kieliszeczka. Tak, na winie również nie oszczędzamy. Raz zrobiłam na jakimś tańszym danie, prawie było nie do odratowania. Także jeżeli już wiemy, jakie mamy dwa główne składniki, to bierzemy się za gotowanie. Moi drodzy, ja tu już mam przygotowane trzy policzki wołowe. Każdy z nich ma po około 35 deko. Nic z nich nie wykrawam, te wszystkie żyłeczki tutaj zostają. Jedyne, co z nimi zrobimy, to przetniemy je wzdłuż, żeby nam później szybciej doszły w garnku, bo będziemy je dusić. Będziemy je dusić, a wcześniej będziemy je przesmażyć. Dlatego tutaj już patelnia się nam rozgrzewa razem z oliwą. A Wy jesteście mądre bestie i wiecie i pamiętacie z wcześniejszych odcinków, że mięso przed duszeniem należy przesmażyć, żeby te wszystkie soki, żeby ten cały aromat pozostał w nim. Także bierzemy sobie pierwszego dziada naszego, bierzemy bardzo ostry nóż i wzdłuż go przecinamy na dwa równiusieńkie kawałeczki. Trochę siły to trzeba użyć, bo jednak mój nóż nie jest aż taki ostry, no nic. Okej. No, gotowe. I teraz widzimy jego strukturę w środku. Spójrzcie, jak jest poprzerastany. I bierzemy się za kolejne. Tak przygotowane policzki wołowe teraz będziemy przesmażać na rozgrzanej patelni na około 3-4 łyżkach oliwy. Na tym etapie, moi drodzy, nie przyprawiamy policzków, nie solimy, nie pieprzymy. Wy wiecie już, że wołowina nie lubi soli, także będziemy doprawiać nasz sos na bazie wina na samym końcu. Tutaj tylko dodamy trochę aromatycznych ziół, żeby podkreślić jego intensywność i jego aromat. Także teraz będziemy sobie je przesmażać. Potrzebne są nam do tego szczypce, żeby nie nakłuwać mięsa, żeby z niego nie wyciekły soki. Mięso oczywiście zostało wyciągnięte godzinkę wcześniej z lodówki, żeby nabrało temperatury pokojowej, żeby teraz nam nie obniżyło temperatury oleju, bo chcemy mieć szybkie prasy, chcemy, żeby te pory się zamknęły, także naraz trzy plastereczki i obsmażamy. Uwaga, bo pryska, uwaga na magnetyczne ściany, bo one nie lubią oleju. Dokładnie po półtorej minutki obracam mięsko na drugą stronę, już nam się pięknie wybrzuszyło, pięknie nam już się tutaj to ścięło. Także hop na drugą stronę. Gotowe, moi drodzy, przekładamy to szybciutko do gara. Chwilę poczekamy, aż jeszcze oliwa nabierze z powrotem swojej temperatury i ja będę przesmażać drugą część policzków, a Wy macie wolne. Policzki już zostały przesmażone, zamknęliśmy jego wszystkie pory i do tego będzie nam teraz potrzebna jedna cebulka pokrojona w drobną kosteczkę, którą będziemy szklić na trzech łyżkach masła klarowanego. Wy już wiecie, po co szklimy cebulę, a mianowicie po to, żeby po pierwsze nie fermentowała, a po drugie, żeby wydobyć z niej całą słodycz. Także pyk na patelnię.
Ja cebulę szklę na dość wysokim ogniu, bo ja nie mam czasu się nad nią rozczulać. Ja jestem zabiegana kobieta, także raz, dwa, trzy, zaraz będzie gotowe. Tylko trzeba nad nią czuwać, żeby się nam nie spaliło. No i gotowe, moi drodzy. Spójrzcie tylko, jaki ma przepiękny, złocisty kolor. Dodajemy ją do naszych policzków. No i teraz ostatni, główny składnik, czyli wineczko. Jeżeli, moi drodzy, chodzi o wino, to zalewamy nim mięsko aż do jego wysokości. Tak, nie wiem, czy coś mi zostanie, zaraz zobaczymy. O, wino do gara. I co, ja to robię jeszcze nie na gazie. A, czy w sumie ja już to może przełożę ten garnek na ten gaz. Lampeczka mi została. Teraz, moi drodzy, ustawiamy to grzanie na największe, bo chcemy, żeby alkohol nam szybko wyparował z naszego wina i żeby się ustworzył taki ekstrakt winny, także potem jak już się zagotuje, to jeszcze 5 minut zostawiamy na największym gazie, żeby na pewno nie zostało ani troszeczkę alkoholu. Winko już nam się zagotowało, także teraz będziemy skręcać gaz i to się będzie nam dusić pod przykrycie przez 2 godziny. Niektórzy na tym etapie dolewają wody, ja nie, ja wolę dać więcej wina, żeby ten sos był bardziej intensywny, zwłaszcza, że po 2 godzinach będziemy dodawać marchewkę i selera, które dodatkowo puszczą wody. Przyprawy, jakie dodajemy do naszego sosu, to oczywiście liść laurowy, ziele angielskie i jałowiec. Jałowiec, wspaniała przyprawa leśna, bardzo lubiąca się z wołowiną, także parę ziarenek, hopsa do gara i dodajemy jeszcze po łyżeczce papryki ostre i papryki słodkie. Hop do gara. To wszystko mieszamy, przykrywamy pokrywką i na 2 godziny na małym ogniu to się teraz będzie dusiło pod przykryciem. Nie wiem, czy wiecie, ale do tego przepisu ja się generalnie przygotowuję od stycznia, ale ciągle jakieś problemy, a to nie doszły mi policzki wołowe, a to wyjechałam na Zanzibar i tam pozostałam, ale w końcu mi się udało. Zawsze jak się policzki pojawiają u mnie w sklepie, no to ja informuję klientów, żeby do nas przyszli. Skoro mamy 2 godziny, bo tam się dusi, to zrobimy sobie kopytka. Do zrobienia kopytek będzie nam potrzebne 60 deko ugotowanych ziemniaczków, 1 łyżeczka soli, 6 kopiatych łyżek mąki pszennej i 1 jajko. Jeżeli chodzi o ten przepis, to sama go będę robić pierwszy raz, więc jak ja dam radę, to wy również. Robienie kopytek zaczynamy od zmielenia ugotowanych ziemniaczków jeszcze ciepłych. Ja korzystam z Thermomixa, wy możecie skorzystać z mielarki. Po raz kolejny powtarzam, że jest to niezastąpione urządzenie w każdym domu. A jeżeli jesteście zainteresowani jego kupnem, to proszę was, rozwincie opis tego odcinka. Wkładamy do naczynia miksującego, zamykamy pokrywę i na gładką masę będziemy teraz rozdrabniać ziemniaki. Ziemniaki już nam się zmieliły i teraz będziemy je przekładać na naszą tortownicę, która już została wyłożona, słuchajcie, mąką, tak pisało przynajmniej na internecie, także masa ziemniaczana, w ogóle spójrzcie tylko, idealnie, idealnie. Obok jajeczko. I sur. Jak nie wyjdzie, to zrobimy całość w termomiksie. Jak na razie idzie mi bardzo dobrze. Wszystko mieszamy na jednolitą masę. Strasznie się zmęczyłam, moi drodzy, przy tym wyrabianiu. Robiłam to chyba z 20 minut. Także następnym razem na 100% pozostawię termomiksowi. No i co najważniejsze, że kłamstwo, żadnych 6 łyżek mąki. Zużyliśmy chyba 16, żeby to się nie lepiło. No i teraz tą kuleczkę będziemy dzielić na 4. No i mamy 4 kuleczki, także bierzemy jedną z nich i robimy z niej rulonik. Mąka musi być tutaj rozsypana na stolnicy, żeby to nam się znowu nie pokleiło. Także rulonik mniej więcej na 3 cm średnicy. Teraz będziemy formować nasze kopytka za pomocą nożyka, nie musi być bardzo ostry. Tniemy paseczki około 2 cm grubości. Uff.
spójrzcie tylko ile ich wyszło. Tak, udało mi się w końcu moje imię do czegoś zobowiązuje. Kopytka robiłam 2 godziny, także w międzyczasie tam już zdążyłam dołożyć 3 marchewki pokrojone w talarki i 3 łodygi selera naciowego. Także teraz te kopytka będziemy wrzucać do zagotowanej wody i po wypłynięciu gotować przez 3 minutki. Woda już nam się zagotowała, także teraz będziemy wrzucać nasze kluski jedna po drugiej, nie wszystkie naraz, żeby nam się nie zrobiła breja. Jeden rządek za jednym razem. Chwileczkę poczekamy, aż to się zepnie, zamieszamy i 3 minuty, tak jak mówiłam wcześniej, od momentu wypłynięcia będziemy je zbierać i zobaczymy, jak to wyszło. 3 godziny później, moi drodzy, już prawie wszystko gotowe, pozostały nam ostatnie szlify. Słuchajcie, mięsko już się tutaj pięknie udusiło, proszę spójrzcie tylko, jak to wygląda. I teraz ja go doprawiam, a mianowicie mój tajemny składnik to jest łyżka miodu, także hop do gara i raptem 2 szczypty soli. Nie za dużo, bo winko swoje robi, także już nadało smaku. I teraz musicie to tylko delikatnie wymieszać. Uwaga, bo już sama konsystencja mięsa jest taka, że ono się po prostu rozpada. Sosik nam przepięknie zgęstniał, także nie zostało go za dużo, jest to, o co nam chodziło. No i moi drodzy, ja to teraz przekładam łyżką, bo konsystencja policzka jest taka, że jakbym go wzięła widelcem, to niestety by się rozpadł, bo jest tak mięciusieńki. Także myślę, że po 2 policzki na porcję, czyli w sumie tak naprawdę 1. Jeszcze polejemy z góry troszeczkę naszym słodziutkim, przepysznym sosem. I na koniec posypujemy zieleninką, ja tu akurat mam pietruszkę. Słuchajcie, no i gotowe, gotowe moi drodzy. O, jeszcze na ozdóbkę. Ja ostatnio właśnie szkolę się w lepszej prezentacji dań. Spójrzcie tylko, jak to przepięknie wygląda. Obiecuję Wam, że jest przepyszne. Mam nadzieję, że moja inspiracja była dla Was przydatna. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, to zostawiamy kciuka w górę. Zostawcie w komentarzu wiadomość, czy Wam się to podobało. Ja Was chciałam zachęcić jak najbardziej do subskrypcji i do zobaczenia, moi drodzy mięsiarze, następnym razem.